Siemano, siemano. Dzisiaj lecimy dalej z projektem sauna. Słuchajcie, kupiłem siatkę kratkę na gryzonie. Ją damy tutaj na sam spód i wypełnimy całość wełną, a na sam koniec położymy folię paraizolacyjną, ale tutaj ktoś rozcinał nożykiem i przeciął kilka folii głębiej, więc będę musiał to łatać później taśmą. Więc tak, leci najpierw siatka. Mam taką fajną wełnę, z jednej strony ma właśnie też tą folię paraizolacyjną, a później, żeby ładnie zabezpieczyć całość, położymy pewnie wzdłuż dwa paski tej folii paraizolacyjnej. I na to przyjdą płyty. I taki jest plan, żeby to dzisiaj zrobić. Może uda się postawić jedną ścianę, ale to zobaczymy, jak nam będzie szło. Muszę jeszcze wykminić, jak ją tutaj przymocować, bo 50 cm ma szerokość, a ja mam tutaj 50 cm szerokość belek, więc idealnie wchodzi do środka, ale nie będę mógł jej przymocować do boków, więc muszę coś wykminić. Dobrze, moi drodzy, przeciąłem moją wełnę na pół, udało mi się idealnie. I bo mam 50 cm między belkami, w sumie 51. I teraz wypełniam to właśnie tą wełną z folią z jednej strony. I wlatuję tak do środka. Akurat w ogóle ma idealną grubość. Dobra, muszę wam wszystkim zdradzić mój sekret. Pokażę wam, co robię. Oczywiście makijażystki mnie zabiją. Możecie się domyślać. I gąbeczki, i pędzle syntetyczne piorę w pralce. Na najbardziej delikatnym ustawieniu. Robię to tylko z właśnie syntetycznymi pędzlami, chociaż nie jestem pewna tego pędzla, czy jest naturalny, czy syntetyczny. Nie jestem go pewna. Ale reszty jestem pewna. I piorę je po prostu, jak mam jakieś właśnie rzeczy związane z make-upem. Jakieś moje chusteczki takie, które, wiecie, podkładam sobie pod kosmetyki i ustawiam na króciutkie 15-minutowe pranie. Najczęściej wrzucam jakieś, wiecie, nie wiem, jakaś bluza, jeszcze coś takiego. Musi być coś... Zobaczcie, jest idealnie czysta. Ja nigdy tak nie domyję. Ostatnio byłam tak sfrustrowana, bo kupiłam sobie mydełko, jakieś tam zwykłe, nie wiem, Dove. I próbowałam umyć pędzle i nic mi nie domyło, a tutaj domywa się wszystko. I ja wiem, że jakieś pędzle mogą się po drodze zniszczyć, ale ja mam dużo pędzli ogólnie. O, te chyba. Tylko są, może te są naturalne, te bardzo różowe z Boho Beauty. Te mogą być naturalne. W każdym razie mi jakoś tak bardzo nie szkoda pod tym kątem, że mam naprawdę dużo pędzli. A słuchajcie, to jak szybko się domywają, jak od razu są czyste i prawie że suche od razu są, to jest bajka. To jest po prostu bajka. Także taka moja mała rada. Nie musicie je wykorzystać, bo to naprawdę... No niektórzy mają jeden zestaw pędzli, o który bardzo dbają i tak dalej. Każdy pędzel jest ważny. No u mnie jest dużo pędzli i muszę przy takim zużyciu sobie radzić. Także taka moja mała tajemnica. Ja się tylko trochę, kochani, przypudrowałam. Trochę poprawiłam maskarę. Nie chciałam mi się już zmywać makijażu z rana. Szminka poprawiona i idę, słuchajcie, na imprezę. Idziemy z kolegą do klubu, do takiego, na taką imprezę branżową, można by powiedzieć. Darek jest na działce, więc idziemy sami. Już się, słuchajcie, wpisaliśmy na listę wcześniej razem, więc fajnie sobie spędzimy czas. My często, wiecie, albo nagrywamy razem, albo działamy razem właśnie marketingowo. Niestety moje dziewczyny nie mogły iść na tą imprezę, mają swoje sprawy tam rodzinne, wyjazdy i tak dalej, więc idziemy my, jako przedstawiciele agencji naszej. No i mam nadzieję, że będzie fajnie. Założyłam po raz pierwszy sukienkę z HM-u, którą kupiłam. Kiedy ją kupiłam? Chyba w marcu w Sopocie. I pierwszy raz ją mam na sobie. A jest bardzo fajna. O, takie kimonko, coś takiego. Koperta. Także, kochani, na ustach szminka Nude Ombre. Do ręki torebka
I jakieś sandałki jeszcze założę, bo dzisiaj gorąco. I tak dziś wyglądam. Złote sandałki z Borna. Sukienka jest z HM-u. Torebka Hylak. Także takie światło tu akurat słabe w tym miejscu, ale widzicie, o co chodzi. Proste włosy. Ja w ogóle będę nagrywała dalszą metamorfozę tego pokoju po części jutro. Zobaczymy, czy dywan mi przyjdzie ten właściwy rozmiar jutro, czy już w poniedziałek to się okaże, ale będę zmieniała obrazy i będę dokupowała taką jedną jeszcze pufę. Ten puf stąd wyjeżdża. Moja mama go zabiera, będzie stawiała go w łazience. Myślę, że to jest świetne miejsce. On jest w ogóle prawie, że niezniszczony, bo był mało używany. No i z tego takiego weluru, to jest Milo Home akurat. Ja to zamawiałam online. Boże, tak się cieszę z tej podłogi, słuchajcie. Tak się cieszę, że tak jaśniej się w tym pokoju zrobiło. Tam moje zamówienie z temu muszę nagrać. Jaśniej się zrobiło i jest tak, no po prostu jaśniej. Przez to, że nie ma tej szarej wykładziny. Ale porządeczek mam w domu. Pojechałem zjeść do restauracji. I troszkę chłodno się zrobiło. Zabieram sobie długie dresiki. Zobaczcie, jak mam pięknie tutaj. Cisza. O, jak fajnie. No, co ludzi dzisiaj spacerowało. Koty mi łażą śmieci, muszę wyłazić, wyrzucić. I mam 29 stopni. Jeszcze 10 stopni za mało, żeby tu wejść. Ale myślę, że do jutra będzie już fajnie. I jak widzicie, zrobiłem tutaj izolację. Może uda mi się zbudować ścianę, ale tutaj mam za mało. Siatki mi przyszło za mało. Jest super zabezpieczone teraz. Ja mam taki piękny zachód słońca. Jeszcze nie jest aż tak czarno, ale w kamerze tutaj w ogóle wiele jaśniej wygląda. Kochani, ja już w domu, jak widzicie, właśnie przed chwilą zmyłam sobie płynem micelarnym makijaż, zaraz idę pod prysznic jeszcze w mojej kreacji. Fajnie spędziłam czas, była też Gonia z Szymonem, więc się pośmialiśmy we czwórkę. Darek też się odzywał z działki, także jutro do niego jedziemy. Szkoda, że z nami nie był, ale wiecie, fajnie też wyjść, że sobie wychodzę sama ze znajomymi, nie tylko z Darkiem. Także idę się wykąpać, mama już pojechała do domu właśnie. I tak, i fajne miałam zakończenie tego tygodnia prawie, że bo zaraz jutro piąteczek. Pokażę Wam, jakie plakaty mi przyszły ze złotych plakatów, które będę właśnie tutaj, te miejsca wrzucać. Jeszcze nie wiem dokładnie, które, ale pokażę Wam, co jest. I słuchajcie, jestem zachwycona, jak one są popakowane. Kiedyś dostawałam plakaty, to one nie miały opakowań, a teraz uważam, że to jest świetne zabezpieczenie. Właśnie nie tylko w transporcie, ale nawet jak nie jesteście zdecydowani i chcecie przechować te plakaty na później, to żeby się nie zniszczyły, żeby nie złapała wilgoć ani nic, właśnie w takiej folii. Oczywiście tę folię zdejmujemy przed wsadzeniem w nasze ramki. No i mam dwa takie mniejsze, sobie wybrałam minimalistyczne. Duże, o takie. Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. Keep life simple. Ten mi się strasznie podoba, ten na pewno będę wieszać. On jest w ogóle ogromny, tutaj nie widać tego, są ogromne. I mam jeszcze takie kwiaty, więc muszę podjąć decyzję, więc pewnie jutro to zrobię. Będę sobie różne warianty przymierzać właśnie w te moje, w tą moją wnękę i no i podziałamy. Także dajcie znać, które Wam się podobają. I dziękuję, złote plakaty, za przesyłkę. Jak zwykle bardzo piękne macie dzieła. Może odpalę sobie jakiś film, ale w domu, bo nie chcę mi się rozstawiać. Projektora? Jacuzzi tak jest lodowate. A to przecież już siódma. Dobrze, moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Dzisiaj taki szybki vlogasek. Progres z sauną, ale myślę, że jutro będzie większy. Więc oglądajcie koniecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.